Hi guys, jestem Mateusz z kanału TVZS2. Jestem uczniem szkoły zespołu szkół nr 2. I dzisiaj przeprowadzę wywiad z Kacprem Grabowskim, który również jest uczniem naszej szkoły i zajmuje się sportem. Siema, jestem Kacper, również od tej samej szkoły, co kolega Mateusz. Trenuję sobie takie zwane podnoszenie ciężarów, czy w stanie leżąc. I tyle chyba. A więc, zacznijmy od początku. Kacper, od kiedy zacząłeś trenować sport? Tak, sport planuję zacząć trenować mniej więcej w 7 klasie podstawówki. Wtedy mój profesor zauważył u mnie taką nadnaturalną siłę. Zaprosił mnie na takie szkolne treningi. To była inna dyscyplina, wtedy się nazywało dwubój olimpijski. Pochodziłem sobie tam z 1,5 roku mniej więcej, coś takiego. Ale stwierdziłem, że to jednak nie jest coś dla mnie, przerzuciłem się na stanie leżące. Rozumiem. Powiedz nam, Kacper, co daje ci sport? Wiesz co, sport daje mi taką kształtę życia codziennego. To, że mniej więcej wiesz, jeżeli się zdenerwuję w trakcie lekcji, mogę się pójść wyładować, a przy okazji muszę rywalizować z innymi ludźmi. Rozumiem. I rywalizacja daje ci taką motywację? Oczywiście, że tak. Dobrze, rozumiem. A powiedz, jak często chodzisz na siłownię? Zależy to od okresu przygotowań. Jeżeli jest to okres taki, że mam dużo czasu do zawodów, to potrafię robić 8 treningów w tygodniu. Po prostu wstaję mieszano przez szkołę, bijesz sobie, to potem robisz to i kółki. A jeżeli ty jesteś, wiesz, typowo, że zaczął się sezon startowy, tak jak jestem teraz, to wygląda 4 razy w tygodniu, żeby nie złapać jakiejś kontuzji. Rozumiem. A powiedz, jak wygląda twój tydzień treningowy? Jak mówimy, że nie jestem, mam daleko do startów. To wygląda sobie takiego, że słabsze partie mięśniowe. Tu już czuję, że nawet już odbiegają od tych lepszych. Robię nawet 3 razy w tygodniu, jeżeli to jest daleko przed zawodami oczywiście. A potem już się skupiam na jakichś takich, wiesz, tych moich późniejszych partiach. A jeżeli to jest okres typowo przed zawodami, to tak. Robię trening w poniedziałek, taki główny wiesz, w swoim moim przyciskaniu. Potem robię do niego ćwiczenia akcesoryjne. Wiesz, w zależności, gdzie jest mój punkt, żeby na samym punktu móc przełamać. I potem wiesz, takie typowe ćwiczenia na klatkę, jakbym chciał, żeby ona się jeszcze bardziej rozwijała. Wtorek robię zazwyczaj trening rąk, łap, no, żeby to też nie odbiegało. W środę odpoczywam. Czwartek robię trening plesów, bo to daje taką, wiesz, mocniejszą. Niby, że jeżeli się chce dużo pokiskać, trzeba robić planta, to niekoniecznie. Są mocniejsze plesy, im daje ci to lepszy wynik. A w piątek robię nogi, żeby nie być tak zwanym bocianem. Tak, rozumiem, to prawda. Powiedz, jakie jest twoje ulubione ćwiczenie na siłowni? Moje ulubione ćwiczenie na siłowni? Jeśli masz kilka minut, śmiało. Wiesz co? No to wiesz. Skoro jestem w tym wyciskaniu, to daje mi taką najwięcej satysfakcję, to tak. I bardzo lubię robić przysiady. Ty? Tak. Ale ze sztabią? Tak, oczywiście, że tak. Dobrze. Pochwal się nam, jakie jest twoje największe osiągnięcie? Myślę, że taki konkurencyjny najlepszy osiągnięcie międzynarodowy Pucharu Świata to jest medal z Pucharu Świata. Kiedy go zdobyłeś? Mówię, że to już zdobyłem dosyć dawno, bo wygląda na pandemię, która była, to Puchar Świata ostatnim razem odbył się pod koniec 2020 roku. Rozumiem. Tak. Takimi, wiesz, głośnymi osiągnięciami to są dwa razy rzędu wygranie Trzeba, trzy razy rzędu wygranie Trzeba Polski. A to jest puchar, znaczy medal z ostatnich mistrzów Polski, które się odbyły w Zalesiu. Powiedz nam jeszcze, Kacper, czy wiążesz przyszłość ze sportem? Tak. Myślę, że jeżeli dopiszę zdolnie, to na pewno uda się to kontynuować.
czego możemy tobie życzyć? Możemy życzyć przede wszystkim zdrowia, bo on się liczy. A za 5 tygodni będę po mistrzostwach Polski, więc tyle też możecie mi życzyć. No i tobie tego życzymy, Kasper. Dziękuję za wywiad. Szczęście.